Ciao, questo sa. O Jezu drogi, by nas nakarmić chlebem zbawienia i duszy dać spokój błogi, więc przyjmij od nas dziś dziękczynienia. Chlebem tym Twoim, Panie, uzbroję duszę, by nie zniszczył jej życia los i jak przeżywać będzie katusze, zawsze patrzyła będzie w niebiosy. Przyszedłem pierwszej komunii, dzionek szczęśliwy, jest dla nas Boże, dniem połączenia z Tobą, o Panie Chrystusie, żywy i niech zadatkiem będzie zbawienia. Dzięki Ci, Jezu, że Twoje ciało dało nam pokarm, puklesz potrzebie. O, przychodź często z hostią białą, bo my, Twe dzieci, kochamy Ciebie. Żeby dzisiaj było pięknie, tak dostojnie i odświętnie, wiele na to się złożyło, wielu ludzi się trudziło. Za tę chwilę, za ten dzień, za tę radość, co czujemy. Serdecznie, drogie nasze siostry, dziękujemy. Tak bardzo się cieszę, że wśród naszych gości jest też Pani Joanna, wychowawczyni. Za wszystkie kłopoty, które Ci sprawiamy, dziś z całego serca szczerze przepraszamy. W naszych sercach dziś tak wiele radości, niech sam Pan Jezus nagrodzi Cię w Twojej hojności. Dziękujemy naszej Pani Katechetce za to, że przygotowała nas do pierwszej Komunii Świętej oraz za troskę, dobroć i cierpliwość. I rodzicom chrzestnym ślemy podziękowania, że wspierają naszych rodziców w trudzie religijnego wychowania. Babciom i dziadkom dzięki też składamy, że w ten dzień szczęśliwy zechcieli być z nami. Wszystkim uczestniczącym w tej uroczystości pomóż Jezu wytrwać w wierze i miłości. Organistom i chórzystom także bardzo dziękujemy i modlitwę w najbliższych dniach obiecujemy. Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich rodziców, dzieci pierwszokomunijnych, chcieliśmy złożyć serdeczne podziękowania osobom niezwykłym, które w piękny, mądry sposób pokazały naszym maluchom, jak cudowny jest świat wspólnoty Bożej, a niełatwo jest powierzyć swoje dzieci, swoje pociechy na wychowanie szczególne, bo wychowanie mówiące o zasadach wiary i moralności katolickiej. Ale naszej katechetce, po prostu Pani Eli, z wielką ufnością oddaliśmy dzieci, bo nieraz udowodniła Pani, że dzieci mają powody, by Panią kochać, a rodzice by Panią szanować. Z wielką żarliwością, z wielkim poświęceniem i niestrudzeniem pokazywała Pani, co jest dobre, a co złe, i jak pięknie kochać Boga. Pamiętam, kiedy nasz syn uczył się dekalogu i doszliśmy do szóstego przykazania, nie cudzołóż, i dylemat, jak o tym powiedzieć, na co nasz syn z wielką powagą powiedział: Pani Ela nam wyjaśniła, to są wasze sprawy, dorosłych. Ileż trzeba taktu, mądrości życiowej, by pokazywać trudne, skomplikowane sprawy dorosłych małym ludziom. I za to z całego serca chcieliśmy pięknie podziękować za Pani wrażliwość, wyrozumiałość i wielkie poświęcenie i umiejętność pokazywania miłości Bożej. Pani Elu, bardzo serdecznie prosimy. To skromne podziękowanie od wszystkich rodziców. Szanowny księże proboszczu, papież Pius XI powiedział o dobrych kapłanach, że to ci, którzy naśladują Chrystusa, którzy wyważenie z rodzicielską wielką miłością ewangelizują swoje owieczki. Pięknie dziękujemy
za prawdziwie autentyczną ojcowską duchową drogę, którą ksiądz proboszcz przekazał naszym dzieciom. Dziękujemy, że swoim przykładem ksiądz proboszcz nauczył nasze dzieci przyjaźnić się z Jezusem. Za tę mądrą, duszpasterską miłość składamy wielkie wyrazy podziękowania. Wielkie Bóg za to. Szanowny księże Bonifacy, pięknie dziękujemy. Pięknie dziękujemy za autorytet i dziękujemy za trud krzewienia wiary, za modlitwę i stanowcze, ale bardzo rozważne prowadzenie naszych dzieci do Chrystusa. Dziękujemy za umiejętność pokazania, jak fascynować się Jego prawdą i Jego miłością. Za to wszystko składamy wielkie Bóg zapłać. Pozwól nam, Jezu, w tym dniu wspaniałym złożyć serdeczne podziękowanie rodzicom, którzy nam pomagali, abyśmy się z Tobą spotykali, nasz Panie. Kochana mamusiu, tatusiu, drogi, ze całego serca Wam Ci dziękuję. Za Boga w sercu, za cenny skarb wiary, za to, że dzisiaj szczęśliwie się czuję. Dziękuję Wam za radość, za miłość, za ciepło rąk. Dziękuję Wam, że daliście mi wejść w swego życia krąg. Za dom, do którego tęsknimy, w którym tak dobrze być. Dziękuję Wam, dziękuję, że pozwoliliście mi żyć. Za to, że dziś jestem tak blisko Jezusa. Że na śnieg wybielona jest moja dusza. Niech Bóg to wszystko nagrodzi, mamo i tato kochani. Czuwajcie nad naszą wiarą, to skarb od Boga nam dany. Kochani rodzice, nie dajcie nigdy serc na chleb zabrać Jezusa. I nie pozwólcie, aby ktoś inny prócz Niego zamieszkał w naszych duszach. To pomóżcie, drodzy rodzice, abyśmy w dobrym wytrwali. Za wszystkie skarby na ziemi Chrystusa Pana kochali. O Jezu najdroższy, dziś jesteś tak blisko, błogosław nasze rodzinne ognisko. Błogosław rodziców, by swoim przykładem uczyli nas zawsze iść Twoim śladem. Błogosław rodziców, bo ich dobre oczy czuwają nade mną we dnie i w nocy. Błogosław rodziców za miłość najczystszą, co siebie przekreśla, by dzieciom dać wszystko. Prosimy także Matkę Bożą, by za Wami się wstawiała. Dużo łaskę wyprosiła i miłością swą darzyła. Niech wdzięczność naszą wyrazi ten kwiatek. Dla naszych kochanych ojców i najdroższych matek.